Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja też witam wszystkich bardzo serdecznie. W końcu mamy tak pogodę. Tak przynajmniej żona kazała powiedzieć. Idź, bo Cię chlastę. W końcu mamy dzisiaj pogodę. Przynajmniej na razie. Bo tam od zachodu już niebo się zmienia. Także co będzie w dalszej części dnia, to no zobaczymy. A my tutaj będziemy dzisiaj działać na polu. Chcemy wysiewać kolejne warzywa, zasadzać trawy i wiele, wiele innych prac. Co my tu dzisiaj nie będziemy robić? Chyba tylko leżeć nie będziemy. Jest i tatuś. Często pytacie, gdzie jest tatuś, co się dzieje z tatusiem, jak on się ma, bo go nie widać na filmach, nie widać go w gospodarstwie. Mówicie i macie tatuś w całej okazałości. Tatuś ciągniczkiem wyjechał z taką nadzieją, że obsypie dzisiaj kartofelki. I tylko na wyjechał się skończyło. I co, będzie obsypywanie? Nie będzie nic robione, bo to tak tutaj zobaczyłem, że tu jest tylko obraz nędzy i rozpaczy na tych naszych polach. No, pozalewane wszystko było po deszczu, pogniły już te kartofelki, wjechać nie można, żeby ich ruszyć, troszkę ususzyć, żeby to zostało chociaż trochę ruszone. Dla siebie, żeby prędzej obeschło, ale nie ma szans na wjechanie. No. I stwierdził tatuś przed chwilą, że takiego dziadostwa na polach nie pamięta, jeszcze nie widział. No nie, bywało gorzej, bo bywało tutaj, bywały takie powodzie, że tutaj na tym polu mieliśmy pszenicę i już była powiedzmy tydzień czy półtora tygodnia przed koszeniem, przyszła woda, zalała, że nawet kłosów nie było. To nie było w 97? W 97 roku. Ale mimo wszystko woda zeszła i to zboże jeszcze było, no jakim cudem to nie wiem, ale było, no. Co prawda to nikt go nie zbierał, bo to kurzyło z tego wszystkiego, śmierdziało i tak dalej, ale było, no. Tam kapusta była, no. Nie? To też pamiętam z kapusty nic, ale w kapuście to było około 1,5 metra wody i tutaj na tym ogrodzie, co my teraz robimy, też było 1,5 metra, no jak nie więcej. 1,80 m do 2 metrów wody tutaj było. Wyobraźcie sobie tutaj, tu wszystko było pod wodą i te pola, one są takie, bo często słyszę w SMS-ach, piszecie, czy nie można tu zrobić odwodnienia. Tu nie zrobi odwodnienia, bo one są tak jakby w takim dole. Tutaj nie wiem, czy i tu kiedyś... poziom rzeki równa się z poziomem pól. Tak, tam jest rów odwadniający. Idzie on przez łąki, przez las, ale co z tego, jak tam łapie poziom wody? No i niestety to musi albo wsiąknąć, albo wyparować. Tutaj kiedyś coś dziadek mówił, że co tutaj, torf czy faszynę brali, nie? Niemcy torf tutaj wybierali tam powiedzmy 100 lat temu, czy może trochę nawet więcej, nie? To wiem, że torf tu wybierali. To było torfowisko. Tak, i dlatego tutaj jest taka depresja, bo nawet kiedyś Wam to pokażę dokładnie. Tam się zjeżdża, jak my wjeżdżamy na pola, tak jakby z górki i lasy dookoła tutaj wszędzie... Te są na górce. Na górce, a tutaj jest w Niecce i to dziadek właśnie mówił, że z przekazów takich starych, że tutaj Niemcy torf wybierali. No i mamy pola, jakie mamy. Niby jest ta 5. klasa, ale ona rodzi, bo tutaj pod spodem jest ten torf, no i w sumie rodzi, nie? No rodzi się, no nie jest najgorzej, no tylko tyle, że te... A dzisiaj widziałam mewy i tutaj starsi ludzie, pan Gmyrek zawsze mówił, że pokąd przyleci mewa śmieszka, potąd będzie woda. Przyjdzie. No i te mewy śmieszki są na naszym polu. To co, czeka nas jeszcze powódź jak w 97? No taka możliwość istnieje, ale wtedy lało tydzień czasu bez przerwy, nie? No więcej jak tydzień, nawet. Więcej jak tydzień. I to takie ulewy były ciągłe, dzień i noc podlało. Tylko, że wtedy to już było w lipcu ta woda. No. Mewy były. Mam nadzieję, że to tylko zbieg okoliczności. Ale bywały też takie lata, że stada mew tutaj nad nami latały. A my orali dopiero w maju, bo przeważnie dawne te lata 50., 60., 70. jeszcze, to w maju dopiero się zaczynało tutaj na polach cokolwiek robić, bo było mokro.
ale urodzaje były, no. No nie, i są po dzień dzisiejszy, no bo to widać. Najgorsze urodzaje są, no jako takie, nie najgorsze, ale są. Ale zawsze trzeba się było narobić, kurczę, no. Ile tylko bydła było dużo, to tutaj no. Szła masa obornika, masa poplonów, ściółki. No i to efekt dawało, no ta ziemia jest utrzymana w kulturze i jakoś to idzie pomału. Trawy w tym roku też są wyjątkowo piękne, no. Tylko czy skosimy? No bywały lata, że ja osobiście to po wodzie kosiłem, no. Na tym. I potem się tam takie małe skrawki tylko wygrabywało i siano się suszyło, bo resztę no, nie szło tego pozbierać, bo no, z wody tego nie wyciągnie, nic z tego nie będzie. No, ale bywało tak, no i w tym roku też tak będzie, no, woda stoi po tym deszczu, no stoi i będzie długo jeszcze stała. Trawy jest, ale... No. Przynajmniej to, przy najlepszej pogodzie to 2-3 tygodnie jeszcze woda będzie stała. Bo ona musi wyparować, a trawa jest dosyć wysoka, no to więc to parowanie będzie znikome, małe. No i paruje tu co chwilę z nieba. No. Teraz w tym roku to nam tutaj faktycznie deszczu nie brakuje, ale ogólnie uwierzcie, że i u nas susza jest przeogromna, deficyt wód gruntowych jest bardzo duży, bo te lasy wszystkie schną i tutaj tylko obserwujemy, jak wycinają placki suszek i w tym roku też widzę suszki. Tu niby jest mokro, bo te pola, tak jak mówię, są w Niecce, tam zobaczcie te lasy, one są powiedzmy 2 metry wyżej. Około 2 metry wyżej, a te pola są 2 metry niżej i w lasach wszędzie, na ogrodach, we wsi jest naprawdę sucho. A tutaj, no, przeciwność, mokro. Także tatuś mówi, że takiego dziadostwa jeszcze nie widział. No nie pamiętam takiego dziadostwa jak w tym roku. Żeby taka męka była, no zobaczcie, jest powyrabiane kawałkami. Tam... Posialiśmy tu na całej połaci facelię. Tam jest wymoknięte, jeszcze nie wjedzie ciągnikiem, więc to czeka. Na górce wyschło. Na górce jest łysy placek, bo wypaliło. Tutaj trochę udało się zrobić. Była gdzie te takie zielone pasy dynia, niestety wymokła. Wczoraj Edziu tutaj słonecznik dosiewał. Tam są kartofle, no tamte może się dalej ostoją, bo tam jest akurat nie góreczka. No i... No dziadostwo, no jednym słowem dziadostwo. Tam miała być sadzona na tamtym ogrodzie kapusta, jeszcze jest bagno, czosnek daje sobie radę, warzywa pół na pół, pół chyba wymoknie, pół może coś będzie. Tutaj na ogrodzie, no jakoś to zaczyna wyglądać. Dziadostwo, jak to stwierdził tatuś. Dziadostwo. A po środku my razem z tym dziadostwem walczymy tutaj. I co, jedziesz do domu już? Jadę pomału. Nie mam nic do roboty tutaj, to jadę do domu. O Jezu, wyjechał obrabiać kartofelki z taką nadzieją, z taką werwą. No zobaczcie, jaka jest radość na twarzy dziadka, tatusia. No i tylko na radości mu się skończyło. Trzeba próbować. No będziemy tu próbować. A my idziemy siać dalej, a tatuś do domu. Idź tam i czekaj, aż wrócimy na kawkę. No, tyle tylko, że to jutro jest Boże Ciało i to jako Bożego Ciała zawsze lubiało padać. No, no to mam nadzieję, że no. U nas już się wypadało. Może się bo wypadało właśnie padało już. Koło Bożego Ciała. No. Chociaż no prognozy mówią, że jutro... Kolejne tu przychodzi osuszanie pól. No zobaczymy, jak to będzie. Niech idzie na wschód kraju, bo tam cierpicie, tam nie ma deszczu. Mówicie, że już ostatni deszcz był 6 kwietnia. Nie ma po 6-7 tygodni. Także ja życzę, żeby to poszło tam do was teraz. Tam popadała, tu niech da troszeczkę oddychnąć tym polom. Niech one trochę wyparują. Chociaż no... Nie wiadomo, jak to będzie, bo teraz mogło lać, a jeszcze może przyjść taka susza, popaść w skrajność, że będzie tu wszystko ginąć. No zobaczymy. Rok jest dziwny, nieprzewidywalny.
robi się coraz cieplej. Ziemia ruszona do słońca bardzo ładnie tutaj obsycha, bieleje. No i osusza się troszeczkę. Dzisiaj mamy w planie, ohoho, jeszcze trochę chcemy tutaj już powysiewać wszystko, co jest do wysiania na chwilę obecną. No i w pierwszej kolejności na pewno zaczniemy od wysadzenia cebuli dymki. Tam wysadziliśmy sobie już dosyć dawno, szczypior jest duży. A tutaj któregoś razu Edziu z Agnieszką pojechali do Dębna, zaszli... Przeszkadzam ci tutaj, już. I zobaczyli, że są resztki dymki i zakupili. No i tak wsadziłam ją do lodówki, bo co roku robię, że część wysadzam znacznie później i to mi wydłuża pozyskiwanie świeżego szczypiorku. Tamten będzie już powiedzmy stary, a ten będzie młodziutki. A cebula i tak dogoni, urodzi się. Także tutaj mam jeszcze 3 woreczki, 1,5 kilo cebuli dymki. Na pewno będę wysiewać fasolę zieloną, fasolę saksę i galopkę. Galopka, często pytacie, jaką fasolę wysiewać, żeby była dobra. Najlepsza jest saksa. Z tym tylko, że dobrze jest mieć własne nasionka, bo te kupne coś ostatnio nie za bardzo wschodzą, z tego co słyszę. Ja też pozyskuję własne nasiona. Chcemy też wysiać cebulę agostanę z nasionek i później ją poprzerywam, ona urośnie mi na normalną cebulę. Bardzo dobra cebula, delikatna w smaku. No i buraczki, marchewka. I zobaczymy, co jeszcze nam tutaj się po drodze zamarzy. To się marzy dużo. Tak, gorzej z wykonaniem. Gorzej pod wykonawcą. To mu sił starczy. Starczy ci sił, nie bój się. Zrobiło się nawet ciepło, przypieka tutaj, pogoda jest bardzo fajna, pole szybciutko obsycha, bieleje tutaj i gonimy z czasem, bo tutaj prognozy mówią, że na jutro będzie deszcz. Tam niebo się cały czas zmienia, te chmury tutaj nachodzą, idą na razie bokiem, ale on może przyjść, no i tak zależy nam, żeby to wysiać, bo teraz wiaterek, słoneczko osusza tą glebę. I jak nasionka siejemy, no to one zostają przysypane i jednak już taką ziemią podeschniętą, no tam dalej sieje to, co więcej się wysiewa, marchewka czy buraczek, siewnikiem, to jest dociskane, ale mimo wszystko na posiane warzywa powinien przejść delikatny deszczyk, to wtedy one dosłownie w ciągu 3-4 dni wyskakują, zdążą przed zielskiem. No a my tutaj chcemy zdążyć przed deszczem, co by właśnie to wszystko poszło do ziemi, żeby zostało tutaj posiane, żeby pole zostało zasiane. O i teraz właśnie wysiane, zasiane, posiane. Często ludzie mówią, że zasiewam marchewkę, zasiewam pietruszkę. Prawidłowo powinno się mówić wysiewam marchewkę, pietruszkę bądź sieję, a zasiewam cały areał. To się słowo zasiewam tyczy się całego areału, tak jak nawet w piosence zasiali górale żyto, żyto, od końca do końca wszystko, czyli zasiali całe pole, a wysiewa się nasiona. To taka ciekawostka. I jeszcze odpowiem tu od razu na bardzo liczne pytania, jakiej firmy nasiona kupuję i jaką firmę polecam. Zdecydowanie firma Plantico, tak to ta firma się nazywa, tak się pisze. Jest to firma bardzo dobra i nasiona wschodzą, można powiedzieć, w 100%. Druga firma to jest taka, RNOS,
też firma bardzo dobra, z której kupuję. I trzecia firma, tutaj w tym kółeczku CN, Centrala Nasienna, pośrodku jest taki kłos zboża. To są trzy firmy, z których kupuję, ewentualnie jeszcze Wilmorin. To nie jest już polska firma, ale też ma dobre. Te trzy firmy, ewentualnie czwarta Wilmorin, i tylko z takich kupujemy. Mamy siewniczek i bardzo fajnie się nim sieje, szybciutko, sprawnie i przede wszystkim no, człowiek tak się nie męczy, bo nie jest pochylony. Część nasion wysiewałam tutaj z ręki, po to tylko, aby było szybciej. Edziu siał jedne nasionka, ja drugie, no i troszeczkę to jest szybciej. I to jest o tyle fajnie tym siewnikiem, że on wsiewa w wilgotną jeszcze glebę i od razu kółkiem dociskowym dociska te nasionka, więc tak jakby pozbawia gleby parowania, bo jeżeli sieje się z ręki, no to tak jak tutaj jest zrobiony rowek, zanim ja wysieję rządek, i to zobaczcie, tutaj już obsycha, zasypuje już taką troszeczkę przeschniętą ziemię, a tutaj idzie, jak się rozchyla, jest ziemia mokra i od razu jest zasypywanie, dociskanie. Metoda bez porównania lepsza, szybsza i skuteczniejsza, bo są wschody przynajmniej zagwarantowane. Nie muszę stawać te ziarnka. No to zostaw na razie. No i posiane. Tam od tyłu zostało jeszcze tyle, co na pomidory. I może jeszcze posadzę ogórki, ale to zobaczymy, ile tam zostanie pola, bo już go zostało niewiele. Tutaj seler, por sadzony wczoraj, kapusta przedwczoraj. Wilgoci ma dużo, pole dosyć szybko teraz bieleje, bo świeci słoneczko, powiewa wiaterek, ale mimo to te posadzone warzywka trzymają się dobrze, nie klapły zbytnio, no bo też mają tutaj od korzenia dosyć dużo wilgoci. No i wczoraj i przedwczoraj, jak tutaj było to wszystko flancowane, to było chłodno i to sprawiło, że one tak nie ucierpiały, nie klapły. A tatuś tutaj redli kartofelki. Próbuje, na razie jeszcze się nie utopił. No my tutaj tak patrzymy, pilnujemy, bo w razie co, jak siądzie na mokrym, no to trzeba będzie jechać do domu po drugi ciągnik, po linę i wyciągać go tutaj z tego bagienka. Jak na razie idzie dobrze, nie topi się, koła się troszkę buksują, widać, że stawiają opór na dołkach, ale jeszcze jedzie, jeszcze nie siadł. Co prawda zaczął dopiero górki, kraje. Zobaczymy, co będzie tutaj niżej. No i nie utopił się, nie było aż tak źle. Miejscami koła bardzo buksowały, ale przejechał. My tutaj z Edziem jeszcze trochę żeśmy zaczęli oplewiać, jest bardzo ciężko, bo to wszystko jest zbite, tutaj jeszcze jest mokro, korzenie się już zakorzeniły od wilgoci, no i jest ciężko, ale pomalutku jakoś to będzie. Jak nie wleje w kolejnych dniach, to może damy sobie tutaj z tym radę, a jak nie, to będą kury miały pożytek. Na dzisiaj kończymy, bo już jest późno, zaraz będzie wieczór, trzeba jechać do domu, wykąpać się i leżeć. A Wam życzę radości, uśmiechu i deszczu w tych regionach, gdzie nie pada, bo wiem, że nadal nie pada już od 6, 7, 8 tygodni. Także życzę Wam deszczu, aczkolwiek nie aż takiego, jak ja miałam tutaj. Do następnego!